Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 13 kwietnia 2023 roku. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Drogie dzieci, jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Nie żyjcie przywiązani do dóbr materialnych. Wszystko w tym życiu przemija, ale łaska Boża w Tobie będzie wieczna. Mój Pan wezwie Was do rozliczenia. Nie zapominajcie, komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. Módlcie się. Tylko mocą modlitwy możecie zrozumieć moją obecność wśród Was. Szukajcie mocy w słowie mojego Jezusa w Eucharystii. Przyjdą dla Was trudne chwile. Wrogowie będą działać, a Wy będziecie prześladowani i wyrzuceni. Bądźcie uważni, posłuchajcie mnie. To, co mówię, należy traktować poważnie, naprzód, w obronie prawdy. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.